Posłuchajcie, dzisiaj chciałem podzielić się z Wami kilkoma dobrymi poradami, tak zwanymi dobrymi praktykami, które można wykorzystywać podczas pracy z iLogiciem. Zobaczcie, pierwszy przykład, czyli dotyczący tak naprawdę odpowiedniej struktury przyczynowo-skutkowej projektu. Na czym to polega? Zobaczcie, jeżeli mam taki oto konfigurator, gdzie się wzmocni moją regułę, zmieniam na przykład tutaj średnicę któregoś z moich tu kołnierzy, widzimy, że automatycznie elementy się uaktualniają. Natomiast w przypadku drugiego kołnierza, widzimy, że coś jest nie tak. Zmieniamy elementy, ale tak naprawdę zmiana następuje jakby o krok później. Oczywiście, jeżeli zmienię, no, chociażby tutaj długość tego elementu łącznikowego, wszystko się uaktualnia. Coś jest nie tak. Jeżeli coś takiego się Wam zdarza, tak naprawdę najczęściej przyczyną tego jest struktura przyczynowo-skutkowa. Zobaczcie, co się dzieje. Zmieniamy najpierw element IPart. Po zmianie odczytujemy nową wartość średnicy i ta nowa wartość średnicy, jak widzicie, jest wykorzystywana tutaj w tym miejscu, czyli dla jednej strony tego naszego komponentu P3 zostanie uaktualniona. Średnica 2 też jest odczytywana i przypisywana naszego komponentu, natomiast jest to średnica 2 jakby dla starej konfiguracji, bo kod idąc dalej w iLogiku zmienia ten rozmiar w tym przypadku i powstaje średnica druga o nowej rozmiarze, która w tym momencie już nie ma szans z powrotem tutaj się zaktualizować, i nasz kod po prostu w tym momencie zachowuje się tak, jak się zachowywał, jak pokazywałem Wam przed chwileczką. Co możemy zrobić? No oczywiście zmienić strukturę tutaj taką logiczną tego naszego układu. Czyli uaktualnienie trzeciego komponentu tego P3 zostawmy na samym końcu, gdy zostaną już ustalone rozmiary zarówno kołnierza pierwszego, jak i kołnierza drugiego. Zobaczcie, jak w tym przypadku nasza reguła będzie działała. Jeżeli uruchomi konfigurator, no, dla pierwszego elementu, jak widzicie, jest wszystko bez zmian, natomiast do drugiego, gdy nie mieliśmy aktualnień, to bez problemu możemy konfigurować czy zmieniać parametry tego naszego elementu, wszystko się uaktualnia. Czyli warto pomyśleć, tak naprawdę zanim napiszecie Wasz kod w iLogiku, nad strukturą, czyli zrozumieć po prostu, co od czego zależy i w jakiej kolejności te elementy powinny się uaktualniać. No dobrze, kolejny przykład, który chciałem Wam pokazać, to przykład troszeczkę taki pokazujący, jak uporządkować sobie kod. Bo zobaczcie, mam w tym przypadku pewien kod, który no, jest dosyć prosty. Tak naprawdę zdefiniowałem ścieżkę. Według tej ścieżki szczytywane są elementy i za pomocą nowej funkcjonalności wstawiania komponentów, czyli komponent add, dodawane są komponenty. Następnie do tego komponentu zmieniamy jego średnicę jakąś zadaną i przypisujemy jakiś kolor. I jak widzicie, reguła bardzo dobrze działa, bez żadnego problemu. Natomiast załóżmy, że chcielibyśmy dodać kolejny element, na przykład komponent o nazwie A4. No to zwykle użytkownik to, co może zrobić, to pewnie zdefiniować sobie kolejny element, tak? Wpisać, że tym razem będzie dodawał komponent tutaj sobie drugi, dodaje sobie komponent o nazwie 04, drugi komponent będzie miał średnicę na przykład powiedzmy 65 i chcielibyśmy, żeby kolor był tego elementu na przykład żółty. Zapisujemy. Uruchamiamy naszą regułę i widzimy, że już tutaj mamy dwa elementy wstawione, czerwony i żółty naszego komponentu. No i idąc dalej, tak naprawdę użytkownik no, zaczyna rozbudować swoją regułę. Jeżeli potrzebuje kolejny komponent wstawić, no to wstawiamy kolejny komponent, komponent A3 i wstawiamy o nazwie element numer 5. Tutaj średnicę dajmy może 80 i kolor na przykład czarny. I zapisujemy. No i wszystko oczywiście, jak widzicie, działa bez problemu, wszystko fajnie się ustawia, tylko że nasza reguła tak naprawdę powoli zaczyna się rosnąć, pękać w szwach. Czyli gdybyśmy mieli zestawienie takich, nie wiem, 20 komponentów, to ta reguła była strasznie długa. No i tutaj w tym przypadku warto tak naprawdę często pomyśleć o pewnej ułożeniu, czy powiedzmy innej ułożeniu jakby tego naszego kodu. W jaki sposób możemy to zrobić? Przede wszystkim warto tak naprawdę korzystać z pewnych podfunkcji i funkcji. Na początek główny nasz kod będzie się znajdował po prostu w sekcji submain. Ja to, co widzicie, możemy bez problemu wczytać te nasze elementy. Widzicie, w tym momencie program nam już taki kod ładnie pozwala nam zwinąć, jak widzicie, w takiej strukturze. No i teraz tak naprawdę przydałoby się też mieć w jakiś sposób to usprawnić nasze wstawianie. A usprawnimy to nasze wstawianie poprzez zdefiniowanie pewnej funkcji. Na przykład funkcji, która będzie się nazywała wstaw komponent. I
Ta funkcja przekaże nam pewne podstawowe informacje. Bo przede wszystkim na przykład przekażemy sobie coś takiego jak component name, bo taką musimy informację przekazać. Będziemy musieli przekazać informację o ścieżce. Czyli przekażemy sobie ścieżkę razem z nazwą pliku. Będziemy chcieli przekazać też informację o wielkości, czyli na przykład średnicy, w tym przypadku była 50, i kolorze, w tym przypadku będzie to kolor czerwony. I zobaczcie, to co zrobiłem w tym momencie, to mogę te elementy usunąć i tutaj wywołać sobie, po prostu napisać polecenie wstaw komponent. To będzie nasza funkcja, czy to powiedzmy podprocedura. Sub wstaw komponent. Dajmy sobie opcję tutaj na końcu. Zamkniemy ją sobie. End sub. No i w tym momencie musimy zrobić pewną tu operację. Przede wszystkim musimy powiedzieć programowi, co będziemy tutaj dostawać. Przede wszystkim będziemy tutaj dostawać informację o nazwie komponentu, czyli na przykład ncomp. Następnie będzie na przykład tutaj filename, czyli nazwa pliku ze ścieżką. Możemy sobie tak napisać. Będziemy wstawiali średnicę i będziemy przesyłać też informacje, na przykład tak jak kolor. I zobaczcie, te elementy tutaj będą przekazywane, czyli component name to będzie ncomp, ścieżka będzie tutaj pod filename, średnica będzie zapisywana tutaj, przekazywana i kolor jako czerwony. I zobaczcie, co teraz możemy zrobić. No możemy wykorzystać tą naszą element do wykorzystania tych informacji. Przede wszystkim tak, nazwa komponentu to będzie ncomp. Oczywiście tutaj mój błąd jest, że przekazuję, wywołuję oczywiście A1, miało być, tak. Później ścieżka to będzie tak naprawdę w tym przypadku pod tą zmienną przekazana, więc sobie zdefiniujemy sobie ścieżkę z plikiem. To będzie tutaj. Później parametr to będzie nazwa komponentu D0, w tym przypadku to będziemy tutaj wpisywali średnica, tak. I kolor to będzie oczywiście przekazywane, czyli to, co zostało przekazane poprzez podmiany do parametrów kolor. W jaki sposób w tym momencie możemy uprościć nasz kod? Zobaczcie, teraz te elementy, chcielibyśmy drugi komponent wstawić, tu po prostu bierzemy i powielamy wszystko, czyli drugi komponent, tylko zmieniamy parametry, będzie nazywał się A2, ścieżka będzie tutaj, do komponentu będzie A04, średnicę dajmy, może 25, kolor dajmy na przykład, może tym razem black, zmienimy sobie troszeczkę elementy, i wstawimy sobie jeszcze raz nasz element i znowuż komponent A3, niech się wstawi, to będzie komponent na plik A05, średnicę dajmy, może 75 i kolor dajmy yellow. I zobaczcie, mam w tym momencie bardzo uproszczony sobie kod, tak? Czyli mam tutaj podprocedurę, która powiela cały czas te informacje, nie musimy tak naprawdę od nowa pisać, powielać tych trzech linii, bo tak naprawdę jedną linią od razu wywołujemy cały zestaw różnych ustawień. Zresztą zobaczmy, czy to będzie nam działało. Save and run. No i widzimy, wszystkie trzy komponenty zostały bez problemu tutaj wstawione do naszego elementu. Dobrze, teraz spróbujmy troszeczkę jeszcze sobie coś usprawnić, czyli tak naprawdę widzimy, te elementy cały czas wskakują w jedno miejsce. Spróbujemy w tym momencie może skorzystać z funkcji takiej, żeby powiedzieć, że chcielibyśmy wstawić ten komponent w tym miejscu. No i oczywiście żółty komponent na czarny komponent chcielibyśmy wstawić. Mamy zdefiniowane w tym przypadku dwa wiązania i te wiązania możemy w jakiś sposób wykorzystać, czy chcielibyśmy też je mieć zdefiniowane w naszym kodzie. Możemy korzystać z funkcji pisania kodu od początku, czyli mamy tu funkcjonalność dodawania, zmieniamy troszeczkę elementów, dodawania, zobaczcie, wiązań, ale jeżeli nie chcecie pisać, to zobaczcie, co możecie zrobić. Bardzo szybko możecie tak naprawdę wziąć, kliknąć prawym klawiszem myszy, powiedzieć, wstaw mi ten
przechwyć mi ten kod, przechwyć mi to, powiedzmy, kod tego wstawienia. No i program w tym momencie, zobaczcie, wszystko za Was tak naprawdę zrobił. Co więcej, nawet dodał automatycznie po prostu krawędzie, które były wskazywane, czyli do naszego komponentu. Czyli jeżeli teraz zapiszemy sobie naszą regułę, ona będzie tutaj uruchomiona. Oczywiście te zobaczcie, te wiązania tu będą odtwarzane, czyli jeżeli wejdę w moją regułę, gdzie jest tutaj ta reguła, uruchomię ją jeszcze raz, zobaczcie po chwili, wszystkie wiązania są przez program tutaj automatycznie wstawione. Zobaczcie też, że jeżeli wejdę do komponentu tutaj i wejdę w geometrię, to mamy dwie krawędzie zdefiniowane automatycznie. Jeżeli chcecie, żeby to Wam coś jeszcze mówiło, czyli to możecie tak naprawdę zmienić sobie nazwę tych komponentów, tak? Czyli nie Edge0, tylko na przykład wstaw będzie w dół, a drugi element możemy zmienić sobie na wstaw góra. Oczywiście program nam w tym momencie nie będzie wiedział, co to są za komponenty, dlatego musimy tutaj wejść w naszą regułę. Powiedzieć tak, że Edge01 to jest tak naprawdę, teraz ma nową nazwę, wstaw dół i ten drugi komponent będzie wstaw góra. Czyli wstaw góra. No i w ten sposób zobaczcie. To nie ten element. Ops. Control copy to miało być tutaj dla dwa komponenty, oczywiście. Też trzeba pamiętać. No ale w ten sposób i mamy H1 był tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że nie popsułem za dużo. Oczywiście to samo możecie zrobić dla innych elementów, ale teraz, jeżeli będziecie później przeglądać kod, łatwiej zupełnie Wam jest zorientować się, które komponenty z którym mają być po prostu wstawiane. No i zobaczcie, mam w tym momencie wiązania po prostu wstawione między danymi komponentami bez problemu, wszystko dalej działa i jest poprawnie działające. Także odpowiednia struktura kodu, tak jak Wam pokazywałem już, czyli podzielenie kodu na część główną, na podprocedury, znacznie, jak widzicie, Wam ułatwia, czy usprawnia po prostu przede wszystkim pisanie tego kodu. Później znacznie łatwiej jest dodawać kolejne elementy, a też zrozumienie tego kodu, no i ewentualnie poszukiwanie jakichś błędów, jeżeli coś nie będzie działało. No dobrze, to tyle, jeśli chodzi o tą część. Zerknijmy sobie na kolejny przykład, który dla Was przygotowałem. Chodzi mi tutaj w tym przypadku o podziałki. Podziałkę taką zbiorczą. Zobaczcie, mam główny komponent wstawiony, to jest główna podziałka. Chciałbym też mieć jeszcze pozostałe podziałki zebrane w jednym miejscu i wyświetlone, czy to w tablicy rysunkowej, czy gdzieś, powiedzmy, na moim rysunku. W jaki sposób się do tego zabrać? Spróbujmy zatem napisać jakąś nową regułę. Regułę, która będzie w tym momencie nam pozwalała na pobranie pewnych informacji. Zobaczcie, skorzystamy, rozpocznijmy oczywiście, tak jak pokazywałem, od nowego, od głównej części procedury, w której będziemy się poruszali. Na początek zdefiniujemy sobie nasz dokument, czyli to będzie nasz dokument. Zobaczcie, możecie bardzo szybko pisać kod bez korzystania ze słownika. Nie musicie do końca zbyt dużo elementów definiować. Kolejny krok to będę potrzebował zdefiniować sobie zmienną, która będzie mówiła nam, ile mamy tych tak naprawdę widoków wstawionych na nasz arkusz, tak? Czyli LW, liczba widoków, niech się równa, po prostu bierzemy sobie Active Sheet i zobaczcie. Program znowu tutaj w tym przypadku w nowej wersji Inventora podpowiada Wam, tak? Active Sheet, później musimy tutaj wejść sobie na nasz arkusz. W arkuszu tym mamy po prostu informacje dalej o Drawing Views, czyli widokach, które są stawione. No i mamy też między innymi polecenie Count, które pozwala nam policzyć, ile jest tych widoków. No i teraz tak naprawdę możemy sobie zdefiniować, że od i równego 2, zaraz powiem, dlaczego tak robimy, do liczby widoków, czyli tego, ile tych widoków zostało zdefiniowanych, przeczytamy sobie wszystkie next, przeczytamy sobie wszystkie skalę naszego rysunku. Na początek zdefiniujemy sobie widok. Żeby było nam łatwiej,
Albo inaczej, może zdefiniujmy sobie podziałka, niech się równa czemu. No, bierzemy po prostu znowu. Wchodzimy w nasz Active Sheet, tak. Oczywiście Sheet. Drawing Views. No i musimy wejść po prostu w widok o nazwie item, tak. No i musimy podać numer tego widoku, tak? Numer, pierwszy widok na razie opuszczamy sobie, dlatego zaczynamy, wpiszemy sobie i, czyli na początek czytamy sobie widok i równa 2. No i teraz, jeżeli będę chciał na przykład wiedzieć, jaka jest, to jest widok, to ma chcieliśmy podziałkę, to jest item 1. Jeżeli dalej sobie zerkniemy kropnie, to kropkę wciśniemy, to potrzebujemy skalę, tak? Jeżeli piszemy s, to zobaczcie, sky string, jesteśmy w stanie w tym momencie ten element do podziałki czytać. No i tą podziałkę musimy dalej w jakiś sposób sobie tutaj poskładać, czyli pierwszą podziałkę w ogóle, tą główną, odczytamy sobie może w ten sposób, że odczytamy sobie ją właśnie poprzez pobranie pierwszego ze skali z pierwszego widoku numerze 1 i dodamy na nie, później do niej jeszcze, zobaczcie, dodam sobie tutaj po prostu otworzę nawias, żeby móc podać pozostałe podziałki w nawiasie. Dobrze. Później nowa podziałka będzie się równała starej podziałce i podziałce, którą sobie odczytamy właśnie w tym miejscu i dodamy sobie na koniec oczywiście, musimy jeszcze dodać jakąś spację, a nie, przecinek i spację. W tym momencie będziemy mieli i na końcu ewentualnie zobaczmy na razie tyle. Wyświetlimy sobie może wiadomość, message box. Co z tych podziałek tak naprawdę nam tutaj wychodzi? I zobaczcie, mam 1 do 2, 1 do 4, 1 do 3, 1 do 2. One są wszystkie nieposortowane. Brakuje nam na końcu jeszcze, jak widzicie, nawiasu, żeby zamknąć go, więc musimy też sobie tutaj jeszcze poprawić pewną fragment tej naszej reguły. Spróbujemy w tym momencie jeszcze dodać, osunąć ostatni przecinek i dodać nawias, czyli zdefiniujemy sobie, że podziałka będzie się równała. No, weźmiemy sobie od lewej wszystkie elementy poza tym naszym przecinkiem ze spacją, czyli weźmiemy sobie podziałkę, długość z podziałki, czyli będziemy wiedzieli, ile podziałka ma długości, zmniejszymy o 2, bo mamy tutaj przecinek i spację. To w tym momencie jest odcięta jakby ta część przecinka i tej spacji, no i dodamy sobie w tym momencie na końcu oczywiście nawias. No i teraz zobaczcie, jeżeli uruchomię moją regułę, no to widzimy, że te elementy zostały w tym momencie bez problemu zdefiniowane. Możemy, jeżeli chcemy dalej wstawić ten nasz element na nasz model, to ja na przykład skorzystałem sobie tutaj z tego, że mam zdefiniowaną iProperties podziałki, czyli weźmy sobie iProperties Custom. Mam tutaj taką zdefiniowaną zmienną podziałki i przypiszę do nich po prostu moją podziałkę, którą w danej chwili po prostu sobie zapisałem. Jakiś mały błąd nam się wkradł. Sprawdźmy jeszcze raz, może nie zdefiniowałem tego elementu. Zobaczmy sobie jeszcze raz w iProperties, wejdźmy naszego modelu, w custom. A mam taką zmienną. Sobie ją skopiujemy i spróbujemy skorzystać może jeżeli syntaks nam się nie zgadzał, jakiś z iProperties, zobaczcie. Nie w tym miejscu, oczywiście w tym miejscu chciałem, żeby została zapisana
Property name miało być. To jest moja nazwa zmiennej. By properties. Wpiszemy sobie ją tutaj. I zapiszemy do nich po prostu łańcuch podziałki. W tym momencie mamy elementy zapisane. No jeżeli chcemy je umieścić na naszym modelu, no to możemy w najprostszy sposób możliwy. Oczywiście możecie bardziej zaawansowanych opcjach też robić. Wybieram opcję sobie Custom Drawing, podziałki, wstawiamy naszego modelu i widzimy, że podziałki są wstawione, ale w żaden sposób nie są one posortowane. No i w tym momencie dochodzimy do sytuacji takiej, w jaki sposób sortować elementy. Tutaj kolejna moja porada, którą możecie skorzystać, to tak naprawdę korzystać z Google. Ponieważ iLogic jest oparty na VB.NET, możecie na przykład wpisać sobie, poszukiwać sobie na przykład poleceń, chociażby matrycę, sortowanie matrycy, czy powiedzmy macierzy. Zobaczcie, w tym momencie możemy znaleźć operację, że możemy w bardzo prosty sposób, korzystając chociażby z funkcji brania naszej nazwy macierzy i sortowania. Ponieważ i tak odczytujemy po kolei wszystkie skale, więc zapiszemy sobie w macierzy, w takiej wielowymiarowym zmiennej, posortujemy ją i automatycznie je sobie zapiszemy naszego modelu. W jaki sposób to zrobimy? No, musimy w tym przypadku troszeczkę zmodyfikować nasz kod. Przede wszystkim będziemy kolejne elementy do naszego elementu zapisywać sobie do jakiejś macierzy. Taką macierz sobie zdefiniujemy. Zobaczcie. Nazwa będzie na przykład podziałki. Będzie ona zawierała właśnie wszystkie podziałki. Zdefiniujemy sobie S. Zresztą, po co mam pisać? Cały czas wam podkreślam, że nie potrzeba. Zobaczcie, mamy tutaj opcje zmiennych, variables. Mam też tak naprawdę array list, czyli listę, którą mogę w tym momencie new array list. Zobaczcie, od razu program nie tylko skopiował nazwę, jak się zapisuje, ale też w jaki sposób dodawać do naszej listy kolejne komponenty. Tego nie będziemy na razie robić. Zdefiniujemy sobie, że nasza nasza zmienna będzie nazywała się podziałki. No i w jaki sposób będziemy dodawać te elementy? No, będziemy je po prostu tutaj w tym przypadku dodawać. To sobie na razie wyłączymy. Tutaj. Wszystkie podziałki. W jaki sposób dodajemy do naszej macierzy elementy? Zobaczcie. Piszę podziałki. To jest nasza zmienna. Program wie, że to jest macierz, więc od razu podpowiada nam add. No i co tu będziemy wpisywać? Oczywiście będziemy wpisywać tą naszą podziałkę. Czyli w tym przypadku to jest coś takiego, będziemy wpisywać. Dobrze, mamy te elementy zdefiniowane. Kolejny krok, który będziemy chcieli zrobić, no to w tym momencie jakby odczytać te informacje z podziałki do posortować naszą listę, tak? Czyli tu elementy są zapisane, teraz musimy sobie posortować listę. Podziałki, zobaczcie, mam opcję sort. No i teraz tak naprawdę wszystkie elementy sobie zapiszemy for each PDZ w macierzy podziałki. Zrobimy sobie next i zapiszmy sobie w tym momencie te nasze podziałki. Bezpośrednio odczytajmy sobie je do podziałek, czyli możemy na przykład wpisywać sobie, skorzystać na przykład z tej funkcji, którą mieliśmy wcześniej. Zobaczcie, piszemy, oczywiście tutaj nie będziemy wczytywać tego, tu będzie akurat PDZ bieżąco. No i ona w tym momencie powinna ładnie posortować nasze elementy. Uruchomimy je sobie.
Przełączmy się i zobaczcie, mam w tym momencie 1 do 2, 1 do 3, 1 do 4, 1 do 6. Spróbujmy zmienić którąś z naszych elementów. Ten ustawmy sobie na przykład na 1 do 4, ustawmy sobie na 1 do 1 na przykład. Jeżeli teraz uruchomimy naszą regułę, to automatycznie inwentor nie odświeża elementów, wystarczy przejść na drugi element i zobaczcie, on znowuż już podziałki posortowane. Oczywiście przy każdym uruchomieniu, powiedzmy takiego rysunku, te elementy będą aktualizowane. No i w ten sposób mamy możliwość wykorzystania sortowania i zapisu naszych elementów bezpośrednio do tutaj, do tych ustawień w naszym układzie. Czyli uruchamiam regułę, przeskakuję, już mamy nowe ustawienie zdefiniowane. Dobrze, mam nadzieję, że mi się udało Wam na kilka rzeczy pokazać, zasugerować. Może jakieś pomysły Wam się nasunęły, jak coś u Was zautomatyzować. Jak widzicie, nie jest to wszystko trudne. Wystarczy tak naprawdę tylko odpowiednio poszukać, czy to w Helpie, czy w internecie, pewnych podpowiedzi, jak czy narzędzia jakieś istnieją, a też korzystać po prostu z wszystkich narzędzi tutaj, zarówno słownika, jak i też narzędzi podpowiadania, które są wbudowane w najnowszego inwentora. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejną prezentację.